Piotr i Łukasz, często jesteście na rybach? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Na troci pierwszy raz. Na troci pierwszy raz. Na zawodach. No. No to, bo to są chyba pierwsze zawody w ogóle, nie? Tak. Takie trociowe. No chyba tak. Tego typu zawody, Rozewska Troć, ogólnokrajowe zawody spinningowe w morzu. Koło mnie Sławek, no prezes u spraw sportowych Władek Timu, no bo Władek Tim robi tą imprezę. Sławku, powiedz pokrótce, o co chodzi w tej imprezie? Impreza przede wszystkim miała na celu zintegrowanie spinningistów, morskich spinningistów na miłym spotkaniu, meetingu w łowieniu troci. Główną rybą, którą właśnie łowimy, jest troć i łowisko Rozewie jest znane od lat, że z bardzo dobrych wyników, dlatego zawody są zorganizowane w Rozewiu. Mamy nadzieję, że jak to dzisiaj wyjdzie, że złowimy jakieś rybki. No właśnie, bo ta pogoda troszeczkę nam tutaj nabroiła, no troszeczkę za długo trwała ta zima chyba w tym roku, co? No tak, cały czas dopiero w tym tygodniu zeszły mrozy, pogoda jest niezbyt ładna, dzisiaj też mglisto, trochę deszcz pada, ale liczymy na dobre wyniki. No i rewelacyjna sprawa jest z tym regulaminem, czyli wchodzimy po dwóch, jeden drugiemu sędziuje, ale ci zawodnicy są no tak z przypadku do siebie dobierani, nie? Tak, losowanie było par, każdy zawodnik losował sobie parę i wylosowana para razem sobie sędziuje nawzajem. Czyli mogą się przemieszać nawet do Jastrzębiej Góry, nie ma żadnych problemów. Nie ma problemu. W pierwszych dwóch godzinach, bo zawody mamy 4 godziny, w pierwszych dwóch godzinach decyduje jeden zawodnik, w drugich drugi zawodnik, ale z tego co rozmawialiśmy z zawodnikami na plaży, dogadują się między sobą, gdzie kto chce łowić. No właśnie, to jest zarąbista sytuacja, bo możemy się nawzajem poznać, bo tutaj 1/3 zawodników to nie są zawodnicy z naszego klubu, nie? No jeżeli nie więcej niż 1/3, bardzo ładnie to wygląda, jest wspaniała integracja, wszyscy się między sobą dogadują. Jeżeli komuś się pofarci, powiedzmy w pierwszej godzinie złowi dwie trocie, bądź troć i łososia, no to chyba jest koniec limitu. Co on ma zrobić? Są dodatkowe punkty, przyznawane 10 punktów za każde pół godziny przed czasem. Czyli taki zawodnik, który jest po prostu szybki, potrafi wyłuskać te ryby z Morza Bałtyckiego, to nawet jak złowi krótsze ryby, to i tak może wygrać, nie? No tak, jeżeli ktoś złowi na przykład dwie trocie 50-centymetrowe w dwóch godzinach, to dostanie 40 dodatkowych punktów za złowienie przed czasem. Koło mnie Adam z Morskiego Instytutu Rybackiego. Adamie, no macie jakiegoś tutaj jakąś maszynę, przyszliście robić badania jakieś? Tak, prowadzimy badania pilotażowe dotyczące wędkarstwa morskiego ogółem. Jednym z elementów tych badań jest to badanie ankietowe. Badanie ankietowe jest przeprowadzane zarówno w internecie, jak również bezpośrednio w terenie. No i dzisiaj, korzystając z tego, że jesteśmy na zawodach, spróbujemy przeprowadzić kilka wywiadów z wędkarzami i poznać ich preferencje co do gatunku i metod połowy. No to jest rewelacyjna sytuacja, bo ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek Instytut Morski przychodził do nas wędkarzy nad wodę. A widzisz, taka niespodzianka. Wędkarstwo morskie się rozwija. Ta aktywność jest zauważona zarówno przez ichtyologów, jak i lokalnych wodarzy. Do tej pory nie ma żadnych informacji co do właśnie preferencji wędkarzy, co do gatunku, co do miejsc połowu, co do metod połowu, więc postanowiono sprawdzić, jakie wędkarze mają preferencje i uzyskać jakieś informacje, wiarygodne informacje przede wszystkim. Dobra, czyli te informacje, które zbieracie z pierwszej ręki od nas, do czego później posłużą? Badanie na pewno nie ma na celu
uprzykrzenie życie wędkarzy. Jesteśmy jak najbardziej prowędkarscy, sami jesteśmy wędkarzami, więc wiemy, co czują wędkarze i staramy się zrobić to w takim kierunku, żeby wędkarze na tym skorzystali, na tym, na efektach tej naszej pracy. Czy i wy jesteście takim organem pośredniczącym, czy my możemy się do was na przykład zwrócić z jakąś korektą, którą wy możecie później jakoś pilotażować? Jak najbardziej. Jest prawo, jak jest ustanawiane, no to przed tym, jak nowe rozporządzenie wejdzie w życie, jest poddane dyskusji. Jeżeli będziemy mieli podstawy do takich, do wprowadzania nowych rozwiązań, to możemy je proponować, czemu nie. Po to jesteśmy, nazwijmy to instytucją naukową i mamy wdrażać nowe rozwiązania, a nie... I wszystko ma być z korzyścią dla natury, dla ryb i dla wędkarzy również. Czyli tak jak widzicie, zapowiada się bardzo fajny ten rok 2018, coraz więcej instytucji zauważa nasze wędkarstwo morskie, no i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Koło mnie Jarek z Redy. Słuchaj, Jarku, powiedz, często łowisz trocie z brzegu? No, już drugi rok będzie. Masz jakieś wyniki? Tak, w tamtym roku miałem. Słuchaj, twoja ulubiona przynęta? Kolor? Wobbler bezsterowy. A jakiś kolor? Pomarańcz, bo tu wszyscy w pomarańcze wchodzą. A mój niebieski przebijanie takie srebro. O ty kurczę. Sreberko. I gdzie miałeś te najlepsze wyniki? Jastrzębia Góra. Bartku, ty jesteś takim typowym świeżakiem, słyszałem. Tak, tak, typowym świeżakiem, dopiero zaczynam. Łowienie na morzu, szybciej tylko i wyłącznie jeziora wchodziły w grę. Aha, czyli od tego roku zaczynasz morze? Tak, od tego roku dopiero zaczynam morze. Skąd się dowiedziałeś o tym, że można łowić w morzu, no i że to takie fajnie wygląda? Ja już chciałem zaczynać w zeszłym roku, ale tak jeszcze tam do tego nie doszło i tak z Mateuszem tam rozmawiałem i się przeniosłem na morze. Typowo, no. A czemu na morze? Lepsza frajda, więcej ludzi i więcej ryb przede wszystkim jest. Mhm. Bo jak ze słyszenia to jest więcej ryb, bo na jeziorach niestety, ale się, jak to ja mówię, ryba chyba się kończy pomału, bo jest, ale mało. Karol, przed chwilą dwa brania widziałem, tak? No tak, tak, dokładnie. Ty byś miał już po ptakach byś miał. Czemu ich tutaj nie masz? To nie jest takie łatwe w tych falach je wyciągnąć. W ogóle nawet się nie spodziewałem pierwszej ryby, bo patrzyłem na falochron i akurat wiesz, podczas zwijania było uderzenie. Aha. Chciałem rybę, ale widziałem ją już pod nogami, tak gdzieś około 58, może 60 parę centymetrów. Tak ciężko ocenić w wodzie, ale ładna ryba. Ale słuchaj, woda ma tam 1-2 stopnie. No. I jest ryba. No jest i właśnie to jest dziwne. To jest najdziwniejsze. I na co miałeś tym bragę? Na sukierę. To jest sawasz, nie? Tak, tak, sawasz, deep seeker. Bardzo fajna ta masa, nie? Że ona jest tutaj skupiona. Uh-huh. Daleko leci. Dokładnie. Kurczę, no i ale co? Właśnie chcę kotwicę zmienić, bo już jest trochę potępiona od kamieni. Bez większej przyczyny, której nie używam po prostu. Jasne.